trzy kamienie. Na trasie wiodącej z Samborowa w kierunku Kaletki, w miejscu, gdzie gwiaździście krzyżuje się 8 leśnych dróg, na poboczu jednej z nich można znaleźć trzy kamienie. Dziś ukryte pod mchem i igliwiem opowiadają o czasach, kiedy to wiódł tędy krajowy szlak handlowy. Drogą tą kupcy przewozili w solidnych, krytych wozach najróżniejsze towary będące łakomym kąskiem dla wszelakiej maści rabusiów. Dla bezpieczeństwa własnego i cennych ładunków kupcy zabierali ze sobą uzbrojonych strzelców i, jak podaje miejscowa legenda, ponad 200 lat temu jechały tędy kupieckie wozy, a za ich kolumną szedł samotny wędrowiec. Prawdopodobnie podążał w tym samym kierunku co kupcy, a że razem raźniej przyłączył się do nich. Był to chyba mnich albo pustelnik, bo modlił się nieustannie i mówił tylko o pobożnych sprawach. Kiedy kolumna wozów dojeżdżała do skrzyżowania dróg, z leśnej kryjówki wypadło trzech uzbrojonych jeźdźców. Zaatakowali pierwszy wóz i zrzucili kupca na ziemię. Bójka rozpoczęła się na dobre, a ów pobożny pustelnik począł nawoływać do rabusiów, aby zaprzestali rozlewu ludzkiej krwi, bo przed Bogiem za to odpowiedzą. Nie zważali oni na początku na te słowa, ale po chwili ruszyli w jego kierunku, klnąc straszliwie. Widząc to, pustelnik wyjął z zanadrza krucyfiks i zawołał: „Pokój w imię krzyża! Będziecie jak prawdziwe kamienie!” Wtem na niebie błysnęło, ludzie padli ze strachu na ziemię, a gdy po chwili podnieśli głowy, po bandytach nie było śladu, tylko w miejscu, gdzie wcześniej stali, leżały trzy ogromne kamienie. Dwa tuż na poboczu, a trzeci trochę dalej. Gdy później inne kupieckie wozy przejeżdżały koło tego miejsca, koła skrzypiały niemiłosiernie, jakby ktoś się nad nimi znęcał. Zauważono później, że na dwóch kamieniach wyraźnie widać ślady, a na trzecim znak, jakby leżał na nim krzyż. Miejsce to na starych germańskich mapach nosiło nazwę Dreisteine, czyli trzy kamienie, upamiętniając opisane zdarzenie.